Cześć, widzimy się po spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. KKS Kalisz eliminuje Śląsk Wrocław. 3-0 to jest wynik, jakim zakończyło się spotkanie w Kaliszu. Naprawdę olbrzymia, gigantyczna sensacja. Zanim jednak zaproszę na dwa słowa standardowo po spotkaniu, zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem. No muszę zacząć od tego, że naprawdę gigantyczne brawa i gratulacje nie tylko za wynik 3-0, który absolutnie nie jest wypadkową jakiegoś szczęścia, tylko jest wynikiem i efektem naprawdę solidnej gry. Wydaje mi się, że Kalisz naprawdę świetnie się do tego spotkania przygotował, rozpracował rywala, jednocześnie zaprezentował kawał solidnej piłki. Oczywiście głównie Kaliszanie dominowali w pierwszej połowie, w drugiej troszeczkę się cofnęli, natomiast wydaje mi się, że takie spotkanie, przede wszystkim taki styl, w jakim pokonali Ekstraklasowicza, podkreślimy to dwukrotnie, należą im się olbrzymie brawa i gratulacje. Śląsk to jest trzecia ekipa, którą Kalisz wyrzucił za burtą Pucharu Polski, bo przypomnijmy, że w ramach 1/32 Pucharu Polski Widzew Łódź odpadł w konfrontacji z Kaliszem, tam również KKS Kalisz wygrywał 3-0, natomiast później Łodzianie potrafili to wyrównać. Dogrywka, rzuty karne, gigantyczne emocje. I tak samo Górnik Zabrze odpadł z tą ekipą, także naprawdę drugoligowiec potrafi z ekstraklasowiczami grać, potrafi sprawiać sensacje, bo wydaje mi się, że awans do najlepszej czwórki turnieju to jest naprawdę gigantyczna sprawa. Zacznę od analizy Śląska w ten sposób. Naprawdę mało rzeczy się zgadzało. Wydaje mi się, że Śląsk przede wszystkim bierny, przede wszystkim gra nachodzonego, jakby piłkarze z Wrocławia podejrzewali, że ten mecz sam się wygra. Jedyne, za co można pochwalić przyjezdnych, to akcenty ofensywne w drugiej połowie za sprawą zmienników. Wydaje mi się, że zmiany, no to były te impulsy z ławki, no które dawały jakiś promyk nadziei, że zaraz Śląsk być może trafi bramkę kontaktową. Wydaje mi się, że całkiem nieźle tą drugą połowę zaczął Jastrzębski, który pojawił się wraz z rozpoczęciem drugiej części spotkania. Niezłe akcenty dawał Łyszczarz, natomiast wciąż to było za mało. Kilka razy próbował Jebołach, wydaje mi się, że najlepszy piłkarz Śląska, natomiast wciąż to jest poniżej oczekiwań, poniżej pewnego poziomu. Na nim głównie ta gra się opierała, natomiast no to też było łatwe do rozpracowania, bo wydaje mi się, że Kaliczanie, którzy umiejętnie potrafili skrzydłowego przypilnować, czasami podostrzyć, no to potem Śląsk tracił te argumenty w ofensywie i nie był w stanie nic wykreować. Naprawdę pierwsza chyba sensacja taka olbrzymia w tej edycji Pucharu Polski, bo oczywiście wiele zespołów ekstraklasowych odpadło, natomiast wydaje mi się, że dotąd no w miarę to wszystko było do przewidzenia, a więc mamy tak, na etapie półfinału Pucharu Polski Legia Warszawa, Górnika Łęczna, który również, dla którego również to jest duża sprawa, że znalazł się w tym zaszczytnym gronie. Wczoraj podopieczni Reneusza Mamrota wygrali 1-0 i awansowali do najlepszej czwórki. No i dzisiaj mamy KKS Kalisz. Czekamy na to, co powie Raków, bo przypomnę, że dzisiaj hit, mam nadzieję, Pucharu Polski, czyli spotkanie Motoru Lublin Raków Częstochowa. Zachęcam standardowo do subskrypcji mojego kanału, zachęcam też do materiału z tego filmu, o którym wspomniałem, bo na pewno wrzucę materiał po meczu i do zobaczenia niebawem.